Cześć, dzisiaj opowiem o bardzo nietypowej paragrafówce, ponieważ jest to paragrafówka w formie audio. Jej autorem jest pan Dominik Matusiak, czyli twórca m.in. Amelii, którą miałam już przyjemność na tym kanale recenzować. Link do filmu, w którym recenzuję Amelię, znajdziecie w prawym górnym rogu i na dole w opisie. A propos Amelii, to pan Dominik wysłał mi ją w wersji papierowej, za co bardzo mu dziękuję i serdecznie go tutaj pozdrawiam. Dzisiaj natomiast zrecenzuję nową grę pana Dominika Matusiak, jak wspomniałam, która nazywa się Intikama. I została ona wydana w Audiotece, czyli serwisie, który oferuje kupno różnych audiobooków. Na wstępie Wam powiem, że Intikama jest skierowana tylko do osób pełnoletnich. Jest to bardzo krwawa gra, bardzo mroczna. Aby przejść Intikamę, potrzebujecie kartki papieru i czegoś do pisania, bowiem w trakcie gry będziecie znajdować różne informacje, które będziecie musieli zapisać. A dodatkowo w tej grze mamy fundusze, które będą się zmieniać w zależności od naszych decyzji. Z tego co rozmawiałam z panem Dominikiem, który jest bardzo miłą osobą, to jest to druga w Polsce taka paragrafówka, która została wydana w formie audiobooka. Pierwszą paragrafówką wydaną w formie audio była paragrafówka o tytule 1812 Serce Zimy. Tyle jeśli chodzi o historię, a teraz przejdę do tego, jak się gra w Intikamę. Aby zagrać w Intikamę, przede wszystkim musicie się zarejestrować w Audiotece, chyba że macie już tam konto, to wtedy się logujecie na nie, wpisujecie w wyszukiwarce Intikama, po czym ją kupujecie. Po zakupie klikacie w tą ikonę i tutaj macie odnośnik do Intikamy. Teraz wystarczy tylko ją pobrać i zacząć w nią grać. Ja od razu Wam powiem, że grałam w nią na tablecie, nie grałam na komputerze, więc nie bardzo wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o granie w nią na komputerze, więc tutaj Wam niestety tego nie powiem. Tyle tytułem wstępu, a teraz powiem Wam, o czym ta gra opowiada. Intikama opowiada o studentce, która wracając późno z zajęć, niestety spóźnia się na autobus. Kolejny będzie miała dopiero za 30 minut. Rozglądając się na przystanku, widzi jednak leżącego niedaleko mężczyznę. Wydaje się, że mężczyzna nie jest bezdomnym, raczej na pewno nie jest bezdomnym, ponieważ ma na sobie elegancki garnitur. Ponieważ dziewczyna jest nauczona tego, że trzeba pomagać innym, to postanawia do niego podejść i mu po prostu pomóc. Niestety, gdy się pochyla do mężczyzny, zostaje ogłuszona paralizatorem i pada nieprzytomna na ziemię. Gdy nasza bohaterka się budzi, odkrywa, że ma zawiązane oczy, ma knebel w ustach, jest cała związana, nie wie, gdzie się znajduje, prawdopodobnie podejrzewa, że jest w jakiejś wielkiej hali, ale no nie może tego stwierdzić, bo ma zawiązane oczy. Niestety los nie jest dla niej łaskawy, bowiem po chwili rzucają się na nią napastnicy i niestety ją krzywdzą. To trwa bardzo długo, ona jest męczona. Po tym incydencie dziewczyna zostaje wyrzucona gdzieś w jakimś zaułku, kompletnie naga. Niestety na do widzenia ma też łamany nos, po czym zostawiają ją samą. Na szczęście jej katorga nie trwa długo, zostaje szybko znaleziona i przewieziona do szpitala, gdzie oczywiście zostaje jej udzielona pomoc. Wezwana też zostaje policja, ona składa zeznania. Niestety okazuje się, że zeznania świadków oraz jej zeznania na niewiele się zdadzą. System ją zawiódł, nikt nie potrafi jej pomóc, a ona jest już sfrustrowana, jest wściekła i pragnie tylko jednego – zemsty. I jest gotowa na wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Czy uda jej się dokonać zemsty? To już zależy tylko od waszych decyzji. Dzięki, Fig. Czy uda jej się dokonać zemsty? To już zależy tylko od waszych decyzji. Tak więc wygląda fabuła. To jest jedna z tych paragrafówek, która od razu was wciąga. Ogromnym plusem tej paragrafówki jest bohaterka, która bardzo trafnie opisuje swoje spostrzeżenia i świetnie je puentuje. Jest to postać, która jest bardzo inteligentna, która jest zdeterminowana i jak wspomniałam, ona jest gotowa dosłownie na wszystko. Ponieważ Intikama jest w formie audio, to nie mogę tutaj nie wspomnieć o lektorce, czyli o pani Joannie Jerzewskiej, która świetnie się tutaj spisała i potrafiła oddać charakter postaci i wydarzenia, które dzieją się w tej historii. W mojej opinii był to świetny wybór, jeśli chodzi o lektorkę. Kolejnym plusem tej paragrafówki są zakończenia, które ja bym określiła jako pozytywnie negatywne. Bardzo mi się to podobało, że te zakończenia są bardzo ciekawie i bardzo niejednoznacznie moralne, tak bym to określiła. Siła, bo każdy może je postrzegać na swój sposób i to jest bardzo fajne. Nie ma tutaj narzuconej opinii autora, tylko sami możemy zdecydować, czy dane zakończenie jest bardziej pozytywne, czy może uważamy, że jest ono negatywne. Ja ograłam tę grę na 100%, dlatego że tak się wkręciłam, że chciałam wiedzieć, jakie są jeszcze inne zakończenia. Natomiast nie jest to gra bez wad. I teraz powiem Wam o jej wadach, może konkretnie nie o wadach samej gry, a tego, że została ona wydana w formie audio. Zacznę od tego, że sam pomysł, żeby gra była w formie audio, jest świetnym pomysłem, bo dzięki temu ona może dotrzeć do osób, które albo mają jakieś kłopoty ze wzrokiem, są niedowidzące, są w ogóle niewidome, albo na
przykład mają inne problemy, które uniemożliwiają im czytanie czy to książek, czy właśnie gier paragrafowych. I na papierze ten pomysł jest świetny. Problemem natomiast jest to, że ta gra została wydana w audiotece. W audiotece, która nie jest przystosowana do gier paragrafowych. I to niestety trochę przeszkadza w odbiorze. Zacznę od tego, że gra zaczyna się od pliku numer 1. I zaraz sobie pomyślicie, no jak to, no tak powinno być, no zaczynamy od jedynki, potem jest dwójka i tak dalej. Owszem, ale tutaj przez to, że zaczynamy od jedynki, a nie od zera, gdzie jedynka to nie jest rozpoczęcie naszej historii, tylko plik 1 jest tak naprawdę plikiem informacyjnym, który nas informuje o tym, kto jest autorem danej książki, o czym ona będzie i o tym, że ona jest od 18 lat. A plik 2 to jest nasza historia. I przez to, że w taki sposób zostało to zrobione, to gdy potem gramy sobie w tą grę i później pojawiają nam się paragrafy do wyboru i na przykład decydujemy się na paragraf numer 4, to tak naprawdę nie idziemy do audio numer 4, które wybraliśmy, tylko musimy wybrać audio numer 5. Właśnie dlatego, że jest to przesunięte. I na audio numer 5 mamy audio numer 4. I właśnie dlatego uważam, że powinniśmy zaczynać od zera, to zero to powinno być wprowadzenie, a jedynka to powinna być już nasza opowieść. Na początku miałam spory problem, żeby się do tego przyzwyczaić. I klikałam na początku w audio numer 4, które było audiem tak naprawdę dotyczącym paragrafu numer 3. Jasne, po pewnym czasie oczywiście się do tego już przyzwyczaiłam i klikałam w odpowiednie audio, ale początkowo bardzo mnie to irytowało i po prostu zwyczajnie się myliłam w tym. Ale okej, to jest taka mała upierdliwość, która Wam być może przeszkadzać nie będzie. Mi niestety przeszkadzała, przynajmniej na początku rozgrywki, bo skupiałam się bardziej nie na treści, tylko na tym, żeby właśnie kliknąć ten odpowiedni paragraf. Kolejnym minusem jest to, że nie wiem jak to jest na komputerze, ale na tablecie i na telefonie na pewno też tak jest, że w aplikacji możemy sobie cofnąć audio. I to jest super, to jest coś w stylu Netflixa, że sobie cofacie o parę sekund. Niestety w audiotece to cofanie jest rozwiązane, no tak sobie. To pewnie sprawdza się jeśli chodzi o książki, ale kompletnie nie sprawdza się jeśli chodzi o gry paragrafowe w formie audio. Jeśli chodzi o przyspieszanie, to możemy sobie przyspieszyć o 15 sekund, ale jeśli chodzi o cofanie, to niestety cofamy o 30 sekund, a nie o 15. I pomyślicie sobie, ale to nie jest taka duża różnica, Anastazjo, nie przesadzaj, to tylko 15 sekund różnicy. I tak, macie rację, to jest tylko 15 sekund różnicy, ale wierzcie mi, że 15 sekund różnicy w grze paragrafowej, gdzie chcecie się cofnąć tylko o trochę, tak żeby usłyszeć jakąś daną liczbę, czy dany paragraf, czy dane słowo, to jest bardzo dużo. I oczywiście na dole mam pasek, mogę sobie to ręcznie przesunąć, ale to jest średnio wygodne, jednak wolałabym mieć możliwość ustawienia tego. Nie wiem, być może jest taka funkcja w aplikacji, ja szczerze mówiąc nie znam audioteki. Pierwszy raz mam ją zainstalowaną. Jeśli taka funkcja jest, a ja jej nie znalazłam, to napiszcie mi o tym w komentarzu na dole. I to jest właśnie minus tej paragrafówki, chociaż tutaj nie chodzi mi zupełnie o treść, tylko o formę jej wydania, o formę jej dystrybucji. Kolejnym minusem tego, że jest to wydane na audiotece jest to, że jest to po prostu ciągły plik. Załóżmy, że słucham paragrafu 10, którym mam możliwość decydowania, co robię dalej. I mam do wyboru albo paragraf 30, albo paragraf 20, albo na przykład paragraf 5. I w czasie, kiedy ja wysłuchuję swoich opcji, które mam do wyboru, to ścieżka, którą aktualnie sobie słucham, cały czas leci. Co oznacza, że jeśli jej nie zatrzymam, to ona automatycznie przeskoczy mi na kolejne audio. I to też mi troszkę przeszkadzało, że trzeba to audio w odpowiednim momencie zatrzymać, żeby mi ścieżka nie przeszła dalej. Szkoda, że nie zrobiono tego inaczej, żeby ta ścieżka audio się zatrzymała na końcu i nie przeskakiwała. Tylko, że to nie jest, wiecie, wina książki, tylko tego, że jest ona w audiotece, która niestety nie dostosowała swojej aplikacji do tej gry. W trakcie ogrywania tej gry jednak brakowało mi tego tekstu, tego, żebym ja widziała te paragrafy do wyboru, bo tutaj jedynie je słyszę i oczywiście je sobie zapisywałam na kartce, żeby wiedzieć, co dany paragraf mi oferuje, co nam daje, jaką ścieżkę mam do wyboru, ale to też jest trochę upierdliwe, że musiałam sobie to zapisywać, żeby wiedzieć, co dany paragraf mi oferuje, a nie, że to widziałam. Wam być może to przeszkadzać nie będzie, mi troszkę przeszkadzało jednak w odbiorze i bardzo ubolewam nad tym, że nie zostało to zrobione troszkę jednak inaczej, żebyśmy mieli napisane w danym momencie, jaki paragraf, jakie audio daje nam jaką możliwość, a tutaj nie
niestety mamy samo audio. Wielka szkoda, bo gra warta jest tego, żeby zrobić pod nią odpowiednią aplikację. Ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że lektor mi czyta historię, po czym mamy paragrafy do wyboru, które nam się wyświetlają na ekranie i które również są czytane przez lektorkę, tylko że mamy je napisane i po prostu w nie klikamy. I wtedy historia dalej się toczy, po czym znowu mamy wybór paragrafów, mamy je napisane na ekranie, lektorka nam je czyta, a my jedynie je wybieramy. To by było naprawdę super, bo w tym momencie jest to troszkę upierdliwe, bo wygląda to w taki sposób, że tutaj sobie leci audio, po czym wybieramy jakąś ścieżkę, więc zatrzymujemy ją, klikamy w to miejsce i szukamy sobie naszego audio, oczywiście obniżonego o 1 i słuchamy i znowu wybieramy. Jest to niestety troszkę uciążliwe. Tak czy inaczej, ja Wam Intikamę polecam, nawet jeśli w tym momencie dosyć topornie się ją przechodzi, tak bym to określiła, to jednak nie jest to wada samej gry, to nie jest coś, o co można obwinić paragrafówkę. Natomiast dla historii, dla tej bohaterki, dla tego nieustannego napięcia, naprawdę warto przejść tą grę paragrafową i dowiedzieć się, czy losy bohaterki potoczą się pozytywnie, czy też negatywnie. Także to tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli możecie to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!